Ja mam to szczęście, że jadę już czwarty raz na igrzyska i znam tego ducha igrzysk. Wiem, jak to jest i wiem, jak to jest się cieszyć tymi igrzyskami. I troszkę mi teraz tego brakuje, ale mam nadzieję, że tam już na miejscu odnajdę takie aspekty, których będę mogła się uchwycić i z których będę mogła się cieszyć. Ja miałam takie szczęście, że w tych wcześniejszych igrzyskach, przede wszystkim w tych najważniejszych dla mnie, w Soczi, bardzo dużą rolę odegrał mój trener, który cały czas mi powtarzał, że to wszystko jest takie jak zawsze, że ci ludzie, z którymi ja się ścigam, to są ci sami ludzie, tylko ta otoczka jest inna i to mi wtedy niesamowicie pomogło. Czy łatwo jest być weteranką? Ja myślę, że jest fajnie, bo to pokazuje, ile lat jestem na światowym poziomie i to jest bardzo ciężkie w sporcie, żeby tyle lat się utrzymać, tyle lat być na tak wysokim poziomie, bez kontuzji, oczywiście z drobnymi przygodami, bo ja zawsze powtarzam, że każde igrzyska są dla mnie inne i mam nadzieję, że też będą teraz te inne, trochę w innej roli, ale że one mnie bardzo dużo nauczą i przyniosą doświadczenia, które wykorzystam potem. Ja bym chciała przede wszystkim cieszyć się tymi igrzyskami, cieszyć się ze startu, zaprezentować się najlepiej, jak będę potrafiła.